Witam was wszystkich w kolejnym odcinku w CSGO. Dzisiaj sobie właśnie gram ze Sweetem Johnsonem. Siema kolano, siemanko koi. Nazywa się on tutaj Hehe Elsewolf. I tak, przymierzamy się do naszego pierwszego miksu. Gramy sobie właśnie teraz na mapie The Dust. Bo się tereta szalemira. No widzicie, tak niestety to jest. Ale dobra, mamy rangi Silvery 5, jak widzicie, jesteśmy bardzo pro. Właśnie nagramy wam poradnik, nie? Jak bić Golda? Tutaj będą poradniki. O, niestety 7 FPS-ów mi zabiera ten program, co nagrywam. Bo teraz właśnie nagrywam innym programem niż zawsze, bo teraz nagrywam OBS-em. No i on zabiera koło 7 FPS-ów mi. Oni se tam awkują. Arfkują. To są arfki. No. A muszę tym nagrywać? Nie no, w sumie nie muszę, nie? Ale żeby było szybciej, żeby wszystko szybciej się wrzucało. Więc tak, zostało nam jeszcze 12 sekund do rozpoczęcia się meczu. To więc... 9, 8, 8, stary. No to dobra, no to na rozpoczęcie rundy opowiem Suchara. Gdzie Kucharek? 6, tam cycków 12. O. No, takie oklaski aż dostałem. Dziękuję. Dobra, idę na B. No to tak, trzymaj się na długiej, bo widzieliśmy poradniki, nie, u prosów, jak wbić Golda. I mówi tam Iziak, że należy trzymać się z USP jak najdalej na tej mapie. A i ty tam wchodzisz. Czysto. Te oni wszyscy na spawnie siedzą. Spawn? Na spawnie, no. Spawnie są. Easy pistols. No to Russian team. Kurde, dobrze, ace! Nic nie zrobiłem w tej rundzie, tutaj koleś prawie AC walnął. Good dog. Dobra. Więc kupujemy sobie jakiegoś PM-a, bo nie mamy pieniędzy, niechaj będzie Bizon. No, pierwsza runda pistoletówka poszła nam bardzo szybko. No nie powiem. Jasne. No to dobra, znowu raszujemy ich bazę. Dobra, ja wchodzę, ty pilnujesz pleców. O, nie ma ich tutaj. Nie, jest, siedzą tutaj, oni się kręcą wokół własnej osi. Dobra, to tam... Chodź mi jednak, chodź. Ty, wiecie co? Widzowie, trafiliśmy na troll team. To jest troll team. Dobra, no to mamy easy 16-0. Więc tak, no, tak się tak naprawdę wbija Golda, widzicie? Tak się gra na silverach. Jak chcecie wbić, mieć Golda jeden przynajmniej, musicie grać na silverach. Tak się gra. Dawaj kosom. Kosom, dobra, no to będzie kossa. Albo oni tak po prostu nas trolują. Dobra, oram ich tam. Będzie klepa. Co to jest w ogóle? Kurwo, frogi zajebaliście. Tak się wbija z Golda, chłopaki. No tak. Co się śmiejesz? Taka prawda. Tak się wbija Golda. No to tak, no to bierzemy Skara 20 grotto. Dobra, idź. Nie, idziemy na kosy, bo mi fragi zajebali wszystkie. Ja muszę pokazać wam, nie, tak się wbija Golda. Tak wyglądają miksy na Silverach 5. Myślę, że tak, chyba może dostanę zaraz za ten mix Avance do ekstra klasy. Bo kiedyś byłem w Goldzie 4, to wam opowiem, nie? Byłem już prawie, że w kałachu, nie? I tak, prowadzi wtedy... Kurwa, jebłem swojemu. Prowadzi wtedy update rank. Ja akurat... No i tak, ja wtedy miałem tego Golda 4. No i prowadzili wtedy update rank, nie? No i tak już byłem blisko kałacha, nie? Bo już same kałachy się losowałem, tak 1-2 mi zostały, nie? I miał już tego. I tak, no i tak się to stało, że jak ja zacząłem grać te miksy, to później tak, zrobili ten update rank, lose rank.
Lose rank. I tak w kółko. No i w końcu tak aż spadłem do Silvera. 6, później wbiłem znowu Golda 1. Golda 2 wbiłem. A ten spadłem i teraz znowu spadłem. Teraz siedzę w Silverze 5. No i widzicie. Jestem wykierowany teraz już przez wszystkich. Kurde, no ja tego nie rozumiem. O co chodzi? Co się tutaj stało? Co się tutaj ewidentnie spierdoliło, wam powiem. Tak się wbija rangę. Ja nie wiem, co to jest w ogóle. Derank.me. No, kurde. Easy. Co to jest? Co ty robisz, ziomek? Ej, nie wchodź mi pod celownik. O, jest stara. Tutaj gramy z twoja matka. No kurwa, no nie skacz. Bo cię bym zastrzelił i dostanę jeszcze banana. Banana Indiana. No to no, musiałem zabić, żeby nie było przypału, że MVP nie mam. GG. GG na team. No to będzie bardzo szybciutki mix. Więc sądzę, że jeszcze sobie skoczymy. Nie wiem, co zrobimy. Jak myślisz? Gdzie jeszcze? Na kepsa skoczymy. Nie no, na kepsa nie pójdziemy. Na kepsa nie. No to tak, no to powiedz jeszcze jakąś historię ty teraz. Wszedłem sobie do szkoły i wspierałem sobie Pokémony i stwierdziłem, a pierdolę, nie szukam tych ciuli. No. Ja tutaj wszystkich jadę z Grotto, bo patrzcie co tutaj się dzieje. Tak się wbija rangi, tak wyjść Golda 1. Normalnie ja nie wiem, ja tam chyba nazwę poradnie, nie? Gramy w CSGO, jak bić Golda 1? Dosłownie, no, kurde, no widzicie. Wbijam, aż jedna osoba nas ogląda, no, kurde, no. Czuję progres. Zapewnie Grela. Tak. Kto to w ogóle jest? Musisz podawać ksywki przecież, my nie znamy wszystkich imion na YouTubie. Zapewnie M1 Pass. Taki znany ciul. Znaczy nieznany. No to tak, wiecie, jeszcze że nie wiem, czy ja tutaj cokolwiek mam robić, bo to jest w sobie... Ja tutaj nic nie robię, patrzcie, ja mogę równie dobrze nawet z kosą biegać. Co ty robisz w ogóle? Po co go strzelasz? Ja nie strzelam, ja rzucam. Dobra, no to ja wszystko wyjebię. Dzięki sobie. Dobra, mam wszystko tak szczerze wywalone, no to tak, no to ja się pobawię tym, nie wiem, to wezmę sobie, to wezmę. No to tak, no to nie wiem, co będziemy robić. Nie wiem, rzucę sobie go tam, o, będę z kosą biegnął, będę palił dziadów, o. No to tak, no to powiem wam taką sztuczkę, tak się wbija Golda 1, wiecie, tak wygląda gra na... nie no, tak w sumie nie wygląda, pierwszy raz w ogóle widzę, żeby tak się kiedykolwiek działo, nie wchodź w tego, nie wchodź, good dog. No, daj jeszcze, powiesz. Że dostałem Glocka, ale go wyrywałem. Dobra, no to co biorę? Biorę sobie Negeva. Ja, dawaj Negev. Dobra. 5 fragów, wykerowany. Jak mi ktoś jeszcze napisze pod komentarzu tam na dole, że jestem wykerowany, to ja nie wiem. No i tak będzie taki komentarz, wykerowali cię. Hej, co ty zrobiłeś? Czemu mnie jebłeś? Ja jebię kulał. Kurde, ale tutaj ich koszą, ostro koszą. Dobra. Oczywiście, żeby nie było, ten tutaj co gram Ace Wolf, to nie jest Ace Wolf prawdziwy, ten z Forstory. Patrzcie, wszyscy autoszmaty tutaj mają, albo P90. Szczerze, ja nie wiem co tutaj robić, bo zaproponowałem mu nie, żeby zagrać Dustę, no bo no, pisaliście mi wcześniej pod komentarz pod Leopoldem, że znowu ten Mirage, no to zagraliśmy sobie na Dustie. No widzicie, na Dustie to mamy... Rank, bym powiedział, że rewelujemy się. Daj, weź tak, nie strzelaj po swoich, w końcu, bo umrzesz. Patrzcie, jaka kontrola full auto. Dobra, to więc mam super taktykę.
Dawaj, no więc tak, ja biorę. To więc tak. No. Łubu, dubu, flashback, fubu. Kurwa, wyprzedzają mnie dziady. Flashbang fubu nie zadziałał. Nie strzelaj, bo zostaniesz bana. Kasztaniarzu. Dajcie zabić chociaż jednego, no. Co wam szkoda? Brak. Ja. Dobra, biorę AWP, po co wam to? Twoja matka. Wykrywaliśmy. Mam AWP od twojej matki. Kurde, czuję się dobry normalnie. Tak się wbija Golda 1. Widzicie, to jest nas ten. Ciupa, ciupa, laba, laba, laba. Wykierował nas. Patrz, co się dzieje na respie. To jak raz mnie sfleszowali, dziady. O, proszę. Zabójstwo pierwsze. No i chyba tyle, bo już nikogo więcej nie widzę, to więc to był mój koniec na tą rundę. W sumie zresztą ja nawet mogę siedzieć ludziska na spolnie, bo przecież oni po prostu pójdą po nich i to będzie wszystko. Coś tutaj w ogóle dzieje. Chcecie smoka? Pokazać wam taktycznego smoka? Nie, nie rzucaj. Ja tam pójdę, szybko zestrzelimy ich i... ten nagramy kolejny odcinek. O, twoja matka zabita. Dobra, kogo my jeszcze tu mamy? Dobra, tamci już Rushin robią, więc niech Rushina robią. Kurwa, sfleszował mnie. Kto to był? Kto to był? Pytam się, kto rzucił flesza na spawnie? Odpowiadać! O nie! Hard. Hard. Kurwa, nie nadążam tak szybko pisać. Dobra, to nie wiem, będę pisał. To jest hard. Hard dodgy. Nie no, dodgy to może to nie jest. O, twoja matka. Twoja matka zabija. Z czego się śmiejesz? A, o, ty dziadzie. Nice hacks. Ty, ale jak mówisz, nie, to się odzywaj na TS-ie przecież. Dobra. No to tak. S80 Freak. Dobra. To robimy im Rushina na spawna. Kupuj najlepszą broń jaką masz. Ja kupię sobie TC9. Rushin na spawna. Widzicie? Koleś, twoja matka inna nami kieruje. Ich kieruje. Mają dwa frogi. Łącznie. Ej, co to jest? Matka, ogar. Kurwa, patrzcie co mi się dzieje. To się dzieje, gdy przegrywamy profesjonalnie. Ej! Matka! Uspokój się! O nie, o nie! Dobra, to więc dead.exe, ty wygrasz to wszystko, twoja matka i wygraliśmy ten mix! Ale rangi niestety nie mamy. Szkoda. Wracamy po ciężkim boju. Widzicie, 7 fragów zostałem wykierowany z Ace Wolfem. Dobra. Zobaczymy jeszcze, jakie mieli rangi przeciwnicy. O ile w ogóle jakiekolwiek posiadali, więc zobaczymy. Gold 1, Silver 5, Silver 4, Silver 6, u nas same Silvery 6, Silver 5. Jak widzicie, mówiłem wam, ranga się zbliża, będzie awans do Golda 1. Więc mam nadzieję, że ten odcinek wam się bardzo podobał. Jak się wam nie podobał, to jest niefajnie. Więc dziękuję wam wszystkim za uwagę w tym odcinku. Teraz idziemy nagrać kolejny z Ace Wolfem, zwanym jako Sid Johnsonem. Siemka. Na razie.